No i moi drodzy, graliśmy ostatnio sobie na potężnym Anubisie. Dzisiaj czas na Ancient. Ancient jest ogólnie mapą w trybie uproszczonym, więc te mecze są jakby na takich serwerach publicznych. No i mamy tutaj nieregularne teamy, 7 na 6 w ogóle gramy na Ancient i sobie dzisiaj troszkę tutaj w tym kanterze postrzelamy. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomień, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Woda tutaj, no działa jak działa. Dużo ludzi się nią mega jara, mi też się to w miarę podoba, całkiem fajnie to wygląda. No i co, Ancient nie będzie najprawdopodobniej mapą, która się znajdzie w map poolu turniejowym. Najprawdopodobniej ta mapa zostanie usunięta z map poolu turniejowego, okej. Ziomal się od nas wyłożył, myślałem, że ma lepszą giverę, a to był digielek tylko. Jesteśmy 2 na 6. Musimy się pobawić, pasuje głowę, ustrzelić, żeby broń z niego wyhaczyć, nie? Dobra, jestem ludzie w złej sytuacji. Tam 2 ziomów mnie dojeżdżało, nie? Więc tutaj ratunku już jakiegoś większego nie było. Ale no dobra. Nie pykło, nie pykło, nic się nie stało. 5 do 3 w ogóle w tym meczu przegrywamy. Ja to nie miałem w ogóle budżetu na tej rundzie jeszcze, więc też szału nie było. Dobra, moi teammate'ci coś robią, jakieś AWP-y widzę, że wjechały, jakieś tam giwerki mają. No ja sobie zagram jedną eko, żeby mieć broni. Nie wiem do ile rund się gra w ogóle na tych uproszczonych, ale sobie trochę tutaj w tego CS-ka pogramy. Na wynik się tutaj nie ma co patrzeć, tutaj musimy się skupić tylko i wyłącznie na tym, jak nam się będzie na tej mapie grało. Chciałbym podesować sobie dwie strony, chciałbym podejść trochę do pograć trochę po terror, trochę po CT-kach. Na uproszczonych w ogóle w tym sensie globalu nie grałem. Nawet jak grałem takie, wiecie, troszkę proszę tak powiem, to też na uproszczonych się nie bawiłem, tylko przeważnie grałem tutaj na matchmakingach, nie? Czy jakiś tam deadmatchach, ale deadmatche to i tak na zewnętrznych serwerach. Śmieszne jest to, że na tym widzimy przeciwników wszystkich przez ściany, więc jeżeli macie jakiegoś ziomka, który z wami gra i jest na tym samym serwisie, to wam może mówić, kto gdzie się znajduje. No ale to jest tryb uproszczony, nie? Tutaj też nie ma co się nad tym strasznie używać, tylko to jest właśnie takie do pogrania. Jest to Ancientik cały czas, no. Zobaczymy. Ja na Ancientie, czy dobrze się czułem, jak grałem? Tak średnio, powiem wam, że to nie jest jedna z moich ulubionych map. Jest to mapa, na której sobie czasami zagrałem, ale nie jest to mapa, czy to Face Eata, czy to właśnie jakiegoś MMA, ale nie jest to mapa, którą tryhardowałem. Top core mapy moje, które ogrywałem, to było Inferno, to było sobie jakiś tam, wiecie, New Check, Dust, Mirage, zwykłe mapy, nie? A nie Ancient i Anubis. Ancient i Anubis to są chyba jedne z tych najnowszych map, które zostały dodane ogólnie do Countera. A, tutaj dostajemy kawa na starcie pełnego, okej. Ancient i Anubis są to jedne z tych map, które właśnie ogrywało się przypadkowo. Vertigo też jak mapą było, nie? Ale czasami udało się coś na tym pograć. Dzisiaj sobie właśnie na takiej mapie gramy, dzisiaj się na takiej mapie bawimy i jest to tryb uproszczony. Z racji tego, że jest dużo ludzi na serwerze, jak widzicie, potrafią polecieć czasami FPS-y. Ale czy to jest problem u mnie kompa, czy to jest problem z optymalizacją mapy? Trudno wyczuć. Jedni mówią, że jest problem jakiś, bo znajduje się tutaj woda i rendery nie wyrabiają. Drudzy mówią, że problem z komputerów, a jeszcze inni mówią, że gra sobie nie radzi, jak jest ponad 10 graczy na serwerze, to potrafi właśnie dropić czasami te FPS-y. No tak to sobie bywa. Tu sobie ktoś awczy, tu się ktoś bawi snajperą, AWP-ą, ojejoj, ale szoty lecą tutaj niefortunne. Jest 5 na 3, chłopaki tutaj coś jeszcze próbują klikać. Będzie tutaj plant czy nie? Trudno wyczuć, ładne tutaj. Jezu, nie mogę się przyzwyczaić, że mam spekta na dwie strony. Oni grają w ogóle z jednym awkiem. A nie, już grają chyba wszyscy. I wygrywają, nie? Więc no, nieźle. Dobra, jest 2 na 2. Nawet chłopaki, ładna tutaj pozycja jest. To będzie dobre wychylenie, tylko że dobrze spikował. O, to już jest dupa. No już jest dupa, jakby piknęli w tym samym momencie, to mogłoby się coś z tego jeszcze urodzić, a tak to nic nie zrobią chłopaki. Dobra, bierzemy sobie kałaszkę szybkiego. Co tak długo się ładował? Punkt meczowy. Okej. Okej, gramy tutaj punkt meczowy, aktualnie ich jest 10 nas jest 8, już ich jest 9 nas 8, jeden gość dostał disconnecta, spoko, pasuje mi to. Gram bezpiecznie. Gram bezpiecznie, chciałbym tutaj tą mapę ugrać. Tylko trzeba uważać, bo tych granatów naprawdę też dużo tutaj lata na starcie. O, o. Dobra. Strasznie mi celownik uciekł. Jest kolejny pik, dobra, drugi obity. Mamy ludzie 7 na 6. Dalej mają przeciwnicy przewagę. O, słoń. Dobra, jest frag na koncie.
Zasłonięty miałem, gdzieś zawupy na zwykli go 6 na 4. Co, musimy tutaj klacznąć coś, no. Bo to nie będzie takie proste. Dobra, jeden leży. Dobra, tu też się wszystko skanuje na tej mapie, 4 na 3. No Jezu, też chciałem poskanować i mi nie piekło. No i przegraliśmy, 8 do 3, runda do tyłu. Ale gdyby tutaj skan wszedł i gdybyśmy tutaj coś zrobili z tym, to byłoby naprawdę nieźle, nie? Dobra, pograliśmy troszkę na tej mapie. Mam nadzieję, że będzie zmiana strony i ta mapa ta sama się pojawi, bo nie chciałbym grać dalej Anubisa. Zobaczymy. Co się stało, ludzie? Wrzuciło nas na Anubisa. Wrzuciło nas Ancienta na Anubisa, ale jest to mecz 10 na 10, więc tutaj może być grubo. Tutaj możemy się troszkę tutaj z nimi pobawić. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Też takie ciekawe to nie do sprawdzenia. No Ancienta za długo nie potestowaliśmy, no ale jeszcze będzie okazja, nie? Jeszcze będzie okazja pograć. Trzeba w końcu się przerzucić na tego kantera. Trzeba więcej w tego kantera pograć, trzeba to i szukać formy. Bo jak gram troszkę w tego CS-a, troszkę jak gram sobie w tamtego CS-a drugiego, to tak mi to ucieka, nie? A tutaj chciałbym tą formę jednak odzyskać i zacząć tutaj klikać przeciwniorów. Smoki lecą, nade lecą, 4 na 9, jest 4 na 9, więc wydaje mi się, że tutaj nie powinni mieć szans z nami jakichś większych. Ale grają, grają chłopaki twardo. Tam mamy chickeny. 3 ziombli jeszcze, to już jest łapanie. To już jest łapanie ich po mapie. Pyk, dobra, jest jedna głowa. Też dla nas jeden frag został. Chociaż tyle. Gdzie on kampi? Dobra, tutaj był. To już było takie szukanie, szukanie gościa co kampi, żeby go wyczyścić. Patrzcie, ale tutaj woda działa elegancko, nie? A na tym Ancjencie jednak rzeczywiście FPS-y czasami potrafiły przydropić, jak tam chodziliśmy po niej. Dobra, mamy drugą rundę, możemy grać kałacha po prostu, bo tutaj mamy kewy w 100% ładowane na wejściu, więc możemy kałacha tutaj śmiało wyciągać, bo kew jest tym największym problemem tutaj. No ale jak mamy, no to patrzcie. Okej, biało. Te granaty tutaj, nie? Granatami chłopaki będą zagrywać. No dużo ich tutaj. No czego nikt nie wyjdzie ze mną? A też był gość z drugiej strony celowany. Ale wyczaił ładnie. No ale jest Filip. Filip, musisz dać radę. Dobra, lepszy movementik, ale od boku ma wariata. 2 na 2. Jeden na rzece, drugi gdzie się znajduje? Na respie. Patrzmy na radar trochę. Jest podejście pod... A, tutaj będzie fajna konfrontacja. Kajcie, mogę go? A nie, nie mogę, od razu sobie na niego przyłączyć. Dobra, jest plant. Czy będzie dojazd? Podejście na cicho. O, dobra, jest frag. No i to jest runda dla nas. To jest runda dla nas. Chłopaki się powinni zderzyć zaraz sobie na tym przejściu. Dobra, po broń mi, widzieli się. Widzieli się. No i jest runda ugrana. 4 do 1 dla tego strony. Kurczę, no. Słabo od nas, 5-4 mamy staty. AWP bym wypróbował, mam kaskę na AWP? Nie mam kaski na AWP. Zagrajmy sobie taką eko teraz rundę. Zbierzemy troszkę kaski i sobie pikniemy AWP-kę, nie? I sobie AWP-ą zagramy zaraz tutaj na przeciwniorów. W ogóle można wchodzić w tekstury innych. Bo to nie ma chyba friendly fire ataku, więc się bawił tymi kosami. W ogóle HP się nie zabiera, nie? Więc jest jak jest. Dobra, jest jeden frag wyciągnięty, więc będzie broń do podniesienia. Za chwilę się nie zamieliło. Za blisko jeszcze jeden. Na tej broni jeszcze nie podniosłem. Jest gość? Dobra. Jak ta AWP-a tutaj pływa? Ale to jest tragedia jakaś. Chyba że tutaj mi tak na tym FPS-ie lekko drpiącym. No ale czuję, jak ta broń pływa. Ona normalnie nie chodzi, tylko właśnie się dziwnie zmienia. Ktoś mi tam palaka. Czy smołka? Snajper leży. Scout w ogóle nie ma AWP-a. Ale dziwnie strasznie jest to pływanie tej broni. Przez co się niewygodnie gra. 6 na 3. No nikogo nie widzę tutaj na razie. Filip się tam nadupca z kimś. Okej, tu mamy na blisko. No dobra, lepszy był w tej sytuacji. Ale mają tą rundę luźno dosyć.
Dzisiaj w ogóle taki odcinek będzie z dupy całkowicie, ale taki, że sobie pogramy po prostu w Cantera, nie? Nie poszalejemy tutaj za bardzo. No brakuje znajomych, brakuje ludzi, którzy mają dostęp do tego CS-a. Brakuje ludzi, z którymi moglibyśmy tutaj coś więcej porobić. Dobra, będzie na AWP teraz. Chcę piknę tą AWP-kę i zobaczymy jak nam pójdzie, więc AWP-a wzięta, granaty. Bierzemy. Jedziemy. Dobra, wchodzą tutaj pierwsze fragi. Pierwsze skany. Co ty poskaczę? Może ktoś się wychyli? Nie, czyli w ogóle głowy nie będzie widać, jak ktoś tak całkowicie na blisko nie podejdzie. Tam chłopaki zaczynają rozkładać powoli. Przyjdzie tam palaka. Jeden leży. Jest wejście teraz od nas. Tutaj w tej ciemni przed tym się jakieś słabo mnie wyklikał dosyć ładnie. Ja się tam wceluję. 4 gości jeszcze zostało. Okej, oni już zamykają ich. Paki nie mamy. Na rzece. Nie widzę nikogo. Porozrzucali te granaty i nagle wszystko znikło, nie? Chciałem tak taktycznie zagrać, a się nie udało. Dobra, jest ludzie, runda za nami. Jeden gość tylko od nas padł w ogóle. Więc naprawdę, no, mocno, mocno. Dobra, mamy kolejną opcję. A, Mołotow, bierzemy sobie jak zaczepny. I lecimy dalej, bombsite B tej przyjmiemy. Spróbuję z tą AWP wjechać w końcu, no. Za szybko to jest smokowane wszystko. Tak, nie mam takiego, wiecie, pola do popisu. O właśnie, to już jest AWP od nich. Jest jeden frag na koncie. Będzie poprawka. Panie, ty drzysz w dupę. Przykopcili mnie tej z każdej strony. Goście, on 20 HP, a ty mi granaty pod nogi rzucasz. Nie trafiłem. To jest dętka chyba. Pikowanie scouta za WP. Dobra, leży. Leży! Dobra, przeciągnęliśmy ich. Elegancko, o to chodziło. 3 fragi wpadło na koncie. To teraz tak, pyk. Się wceluje. Podpalę ich trochę może. Fajerek wpadł. Ja to się wceluję. Jest plant, jest jeden, nie, 2 gości zostało jeszcze. Jeszcze jeden, dobra, paka jest dziwnie w ogóle zaplantowana na inny BS. Ktoś jakiś szajs odwalił, jeszcze jedna respie i między sobą strzelają. Najgorzej. No i dobra, mamy ludzie ostatnią rundę. Tutaj, na tym odcinku, bierzemy AWP, 9 na 6 w ogóle jest, 8 na 6, co się stało z naszą drużyną, że chłopaków tutaj nam wywiało delikatnie. To musimy się skupić na tej AWP-ie. Musimy się skupić, żeby tutaj trafić, żeby tutaj ich zdjąć. Wracamy tam najda. Psztryk, psztryk. Próbujemy, próbujemy, próbujemy tutaj coś czasnąć. 4 na 5. To już się rozpłynęło z dwóch stron w ogóle. No to się wcelowuje tutaj, w tą ciomkę. O, aha, to jest jeszcze przejście z góry jakieś. Dobra, nieznajomość mapy, ludzie, też również czasami tutaj tak działa. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć.